Koty od wieków towarzyszą ludziom, a w Polsce nie brakuje miłośników tych czworonożnych przyjaciół. Koty w Polsce są jednymi z najpopularniejszych zwierząt domowych. Według danych z 2019 roku w polskich domach mieszka około 7,5 miliona kotów. To oznacza, że co trzeci Polak posiada kota. W Polsce istnieje wiele ras kotów, ale najpopularniejsze to koty dachowe, czyli mieszanki różnych ras. Są one cenione za swoją wyjątkową urodę i niepowtarzalny charakter. Koty są bardzo inteligentne i szybko uczą się nowych rzeczy. W Polsce coraz więcej osób decyduje się na szkolenie swoich kotów, ucząc je na przykład korzystania z toalety czy wykonywania prostych komend. W Polsce istnieje wiele organizacji i stowarzyszeń, które zajmują się pomocą bezdomnym kotom. Dzięki ich pracy, wiele kotów znajduje nowe domy i opiekunów. Koty w Polsce są pod ochroną prawną. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy, kto znęca się nad kotem, może zostać ukarany grzywną lub nawet pozbawieniem wolności. W Polsce obchodzimy Światowy Dzień Kota, który przypada na 17 lutego. W tym dniu organizowane są różne wydarzenia i akcje promujące adopcję kotów i dbanie o ich dobrostan. Koty w Polsce są bardzo cenione za swoje zdolności łowieckie. W wielu domach na wsi koty pełnią rolę naturalnych ochroniarzy przed gryzoniami i innymi szkodnikami. W Polsce powstało wiele kawiarni dla kotów, gdzie można spędzić czas w towarzystwie tych uroczych zwierząt. To świetne miejsce dla osób, które nie mogą mieć własnego kota, ale chcą cieszyć się ich obecnością. W Polsce istnieje wiele mitów i przesądów związanych z kotami. Najpopularniejszy to ten, że czarne koty przynoszą pecha. Jednak coraz więcej osób przekonuje się, że to tylko zabobon i czarne koty są tak samo kochane i wartościowe jak inne. Koty w Polsce są bardzo kochane i doceniane przez swoich opiekunów. Wiele osób traktuje je jak pełnoprawnych członków rodziny i dba o ich zdrowie oraz szczęście. Koty to wspaniałe zwierzęta, które potrafią wnieść wiele radości do naszego życia. Ich niezależny charakter, tajemniczość i urok sprawiają, że wiele osób decyduje się na adopcję tych czworonogów. Ale co tak naprawdę wiemy o typowych zachowaniach kotów? Jakie są ich nawyki i czemu służą? W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak koty komunikują się z otoczeniem, jakie mają zwyczaje i co oznaczają ich różne zachowania. Po pierwsze, koty są zwierzętami terytorialnymi. Oznacza to, że bardzo ważne jest dla nich posiadanie własnego terytorium, które będą mogły bronić przed innymi kotami. Dlatego też, kiedy kot po raz pierwszy pojawia się w nowym miejscu, zazwyczaj zaczyna je dokładnie obwąchiwać i oznaczać swoim zapachem. Robi to poprzez pocieranie się o różne przedmioty, a także poprzez spryskiwanie ich moczem. Jest to dla nich sposób na zaznaczenie swojej obecności i ustanowienie granic swojego terytorium. Kolejnym typowym zachowaniem kotów jest ich potrzeba polowania. Koty są drapieżnikami i nawet te, które żyją w domach, często wykazują instynkt łowiecki. Dlatego też nie należy się dziwić, kiedy nasz domowy piupel przynosi nam martwą mysz czy ptaka, jest to dla niego sposób na pokazanie swoich umiejętności i zarazem prezent dla opiekuna. Warto też pamiętać o zapewnieniu kotu odpowiedniej ilości zabawek, które będą stymulować jego instynkt łowiecki i pozwolą mu wyładować nadmiar energii. Koty są też bardzo czystymi zwierzętami i dużą część swojego czasu poświęcają na pielęgnację swojego futra. Wylizują się, aby usunąć z sierści brud, ale też martwe włosy i pasożyty. Warto więc regularnie czesać kota, aby ułatwić mu tę czynność i zapobiec tworzeniu się kołtunów. Koty komunikują się też za pomocą miauczenia, mruczenia i innych dźwięków. Miauczenie jest zazwyczaj skierowane do ludzi i służy jako sposób na przyciągnięcie uwagi lub wyrażenie potrzeb. Mruczenie natomiast jest zazwyczaj oznaką zadowolenia i relaksu. Warto też zwrócić uwagę na mowę ciała kotów. Ogon uniesiony do góry oznacza radość i przyjazne nastawienie, podczas gdy opuszczony i napięty ogon świadczy o strachu czy agresji. Uszy skierowane do przodu świadczą o zainteresowaniu, a płasko przylegające do głowy o strachu czy złości. Aby właściwie zadbać o swojego kociego towarzysza, ważne jest, aby zrozumieć jego etapy rozwoju. W tym artykule przyjrzymy się kolejnym etapom życia kota, od narodzin aż do starości. Etap 1 – narodziny i pierwsze tygodnie życia. Koty rodzą się ślepe i głuche, całkowicie zależne od swojej matki. Ich oczy zaczynają się otwierać po około 7 do 10 dniach, a słuch zaczyna się rozwijać w drugim tygodniu życia.
W tym czasie kocięta spędzają większość czasu na jedzeniu i spaniu, a ich matka dba o ich czystość i bezpieczeństwo. Etap 2 – socjalizacja i nauka. Od 2 do 7 tygodnia życia kocięta zaczynają eksplorować świat wokół siebie i uczyć się od swojej matki oraz rodzeństwa. To kluczowy moment dla ich socjalizacji. W tym czasie ważne jest, aby kocięta miały kontakt z ludźmi i innymi zwierzętami, aby nauczyć się akceptować ich obecność i nie bać się ich. Etap 3 – samodzielność. Po około 8 tygodniach kocięta są już na tyle duże, że zaczynają jeść stały pokarm i korzystać z kuwety. To również czas, kiedy zaczynają być bardziej samodzielne i mogą być oddzielone od swojej matki. Jednak nadal potrzebują opieki i uwagi ze strony właściciela, aby prawidłowo się rozwijać. Etap 4 – dojrzewanie. Koty osiągają dojrzałość płciową między 6 a 12 miesiącem życia. W tym czasie mogą zacząć wykazywać zachowania godowe, takie jak znakowanie terytorium czy próby ucieczki z domu. To również czas, kiedy wiele osób decyduje się na sterylizację lub kastrację swojego kota, aby zapobiec niechcianym ciążom i zmniejszyć ryzyko zachowań agresywnych. Etap 5 – dorosłość. Koty osiągają pełną dojrzałość fizyczną w wieku około 2 lat. W tym czasie ich osobowość jest już w pełni ukształtowana, a ich nawyki i zachowania są stabilne. Dorosłe koty potrzebują regularnej opieki weterynaryjnej, zrównoważonej diety i regularnej aktywności fizycznej, aby utrzymać zdrowie i szczęście. Etap 6 – starzenie się. Koty zaczynają starzeć się około 7 do 10 roku życia. W tym czasie mogą zacząć pojawiać się problemy zdrowotne, takie jak choroby nerek, problemy z zębami czy utrata wzroku. Ważne jest, aby właściciele byli świadomi zmian w zachowaniu i kondycji swojego kota i dostosowali opiekę do jego potrzeb. Podsumowując, opieka nad kotem to długotrwałe zobowiązanie, które wymaga zrozumienia jego etapów rozwoju. Od małego kocięcia aż po starszego kota, każdy etap życia wymaga innej opieki i uwagi. Dzięki temu nasz kołusy towarzysz będzie zdrowy, szczęśliwy i pełen energii przez całe swoje życie. Koty to jedne z najbardziej niezależnych zwierząt domowych, ale kiedy przychodzi na świat nowe pokolenie, ich instynkt macierzyński wychodzi na pierwszy plan. Opieka mamy kota nad jej kociętami jest fascynującym procesem, który zasługuje na szczegółowe omówienie. Pierwsze chwile po porodzie, gdy kotka rodzi kocięta, jej głównym zadaniem jest zadbanie o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Pierwsze godziny po porodzie są kluczowe, mama musi oczyścić swoje maluchy z błon płodowych, pobudzić ich do oddychania i ogrzać swoim ciałem. W tym czasie kotka jest bardzo czujna i nie odstępuje swoich kociąt na krok. Karmienie i pielęgnacja. Kolejnym ważnym etapem opieki nad kocientami jest karmienie. Mleko matki jest najlepszym źródłem pożywienia dla nowo narodzonych kotów. Zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, a także przeciwciała, które chronią kocięta przed chorobami. Kotka karmi swoje maluchy co 2-3 godziny, a kiedy kocięta zaczynają rosnąć, stopniowo zwiększa odstępy między karmieniami. Pielęgnacja kociąt to nie tylko karmienie. Mama musi również dbać o ich higienę, co oznacza częste wylizywanie sierści i okolic intymnych. W ten sposób zapewnia im czystość i pomaga w nauce korzystania z kuwety. Nauka samodzielności. W miarę jak kocięta rosną, mama zaczyna uczyć je samodzielności. Pokazuje im, jak korzystać z kuwety, jak się myć i jak się bawić. W tym czasie kocięta zaczynają też poznawać otoczenie, a ich matka czuwa nad ich bezpieczeństwem, pilnując, aby nie oddaliły się za daleko od legowiska. Odstawienie od mleka matki. Około 8 tygodnia życia kocięta są już gotowe do odstawienia od mleka matki. Kotka stopniowo ogranicza karmienie, a kocięta zaczynają jeść stały pokarm. To ważny moment w ich życiu, gdyż oznacza to, że są już gotowe do samodzielnego życia. Koty w Polsce są pod ochroną prawną. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy, kto znęca się nad kotem, może zostać ukarany grzywną lub nawet pozbawieniem wolności. W Polsce istnieje wiele mitów i przesądów związanych z kotami. Najpopularniejszy to ten, że czarne koty przynoszą pecha. Jednak coraz więcej osób przekonuje się, że to tylko zabobon i czarne koty są tak samo kochane i wartościowe jak inne. Koty w Polsce są bardzo kochane i doceniane przez swoich opiekunów. Wiele osób traktuje je jak pełnoprawnych członków rodziny i dba o ich zdrowie oraz szczęście. Koty w Polsce są jednymi z najpopularniejszych zwierząt domowych.
Według danych z 2019 roku w polskich domach mieszka około 7,5 miliona kotów. To oznacza, że co trzeci Polak posiada kota. W Polsce istnieje wiele ras kotów, ale najpopularniejsze to koty dachowe, czyli mieszanki różnych ras. Są one cenione za swoją wyjątkową urodę i niepowtarzalny charakter. Koty są bardzo inteligentne i szybko uczą się nowych rzeczy. W Polsce coraz więcej osób decyduje się na szkolenie swoich kotów, ucząc je na przykład korzystania z toalety czy wykonywania prostych komend. Koty w Polsce są bardzo cenione za swoje zdolności łowieckie. W wielu domach na wsi koty pełnią rolę naturalnych ochroniarzy przed gryzoniami i innymi szkodnikami. W Polsce powstało wiele kawiarni dla kotów, gdzie można spędzić czas w towarzystwie tych uroczych zwierząt. To świetne miejsce dla osób, które nie mogą mieć własnego kota, ale chcą cieszyć się ich obecnością. Wiele osób uważa, że koty są trudne do udomowienia, ale czy to prawda? Czy istnieją sposoby na to, aby kot stał się prawdziwym członkiem rodziny? Pierwszym krokiem w udomowieniu kota jest zrozumienie jego natury. Koty są zwierzętami terytorialnymi i bardzo przywiązują się do swojego otoczenia. Dlatego ważne jest, aby stworzyć im odpowiednie warunki do życia. Koty potrzebują swojego własnego miejsca, gdzie mogą się schować, odpocząć i poczuć się bezpiecznie. Ważne jest również zapewnienie im dostępu do pożywienia, wody i kuwety. Kolejnym ważnym aspektem udomowienia kota jest budowanie relacji z nim. Koty są bardzo wrażliwe na emocje i nastroje swoich opiekunów. Dlatego ważne jest, aby spędzać z nimi czas, bawić się i dbać o ich potrzeby. Regularne głaskanie, czesanie i zabawa są kluczowe dla budowania więzi z kotem. Warto również pamiętać o regularnych wizytach u weterynarza i dbaniu o zdrowie kota. Koty są również zwierzętami, które bardzo cenią sobie niezależność. Dlatego ważne jest, aby nie ograniczać ich swobody i pozwolić im na samodzielne eksplorowanie otoczenia. Oczywiście, w przypadku kotów mieszkających w mieszkaniach, należy zadbać o ich bezpieczeństwo i zapewnić im odpowiednią ilość przestrzeni do zabawy i ruchu. Czy koty można nauczyć komend? Odpowiedź brzmi, tak, ale nie jest to łatwe. Koty są mniej podatne na tresurę niż psy, ale z odpowiednią cierpliwością i konsekwencją można osiągnąć sukces. Ważne jest, aby zacząć od prostych komend, takich jak siad czy zostań, i stopniowo wprowadzać nowe polecenia. Ważne jest również, aby nagradzać kota za dobre zachowanie i unikać karania go za złe. Wiele osób uważa, że koty są trudne do udomowienia, ale czy to prawda? Czy istnieją sposoby na to, aby kot stał się prawdziwym członkiem rodziny? Pierwszym krokiem w udomowieniu kota jest zrozumienie jego natury. Koty są zwierzętami terytorialnymi i bardzo przywiązują się do swojego otoczenia. Dlatego ważne jest, aby stworzyć im odpowiednie warunki do życia. Koty potrzebują swojego własnego miejsca, gdzie mogą się schować, odpocząć i poczuć się bezpiecznie. Ważne jest również zapewnienie im dostępu do pożywienia, wody i kuwety. Kolejnym ważnym aspektem udomowienia kota jest budowanie relacji z nim. Koty są bardzo wrażliwe na emocje i nastroje swoich opiekunów. Dlatego ważne jest, aby spędzać z nimi czas, bawić się i dbać o ich potrzeby. Regularne głaskanie, czesanie i zabawa są kluczowe dla budowania więzi z kotem. Warto również pamiętać o regularnych wizytach u weterynarza i dbaniu o zdrowie kota. Koty są również zwierzętami, które bardzo cenią sobie niezależność. Dlatego ważne jest, aby nie ograniczać ich swobody i pozwolić im na samodzielne eksplorowanie otoczenia. Oczywiście, w przypadku kotów mieszkających w mieszkaniach, należy zadbać o ich bezpieczeństwo i zapewnić im odpowiednią ilość przestrzeni do zabawy i ruchu. Czy koty można nauczyć komend? Odpowiedź brzmi, tak, ale nie jest to łatwe. Koty są mniej podatne na tresurę niż psy, ale z odpowiednią cierpliwością i konsekwencją można osiągnąć sukces. Ważne jest, aby zacząć od prostych komend, takich jak siad czy zostań, i stopniowo wprowadzać nowe polecenia. Ważne jest również, aby nagradzać kota za dobre zachowanie i unikać karania go za złe. Empatia i egoizm u kotów – dwa przeciwstawne zachowania, które zaskakująco często występują u naszych futrzastych przyjaciół. Koty od wieków były obiektem fascynacji człowieka. Te tajemnicze,
Niezależne stworzenia od zawsze wzbudzały zainteresowanie swoim zachowaniem, a także zdolnością do budowania relacji z ludźmi. Wśród wielu cech charakterystycznych dla kotów, dwie wydają się szczególnie interesujące – empatia i egoizm. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się przeciwstawne, to jednak obie te cechy są równie ważne dla zrozumienia natury naszych futrzastych przyjaciół. Empatia u kotów objawia się na wiele sposobów. Koty potrafią rozpoznać emocje swoich właścicieli i często reagują na nie w odpowiedni sposób. Jeśli człowiek jest smutny, kot może podejść do niego, przytulić się i mruczeć, aby pocieszyć. Podobnie, gdy właściciel jest zestresowany, kot może usiąść obok niego i delikatnie masować swoimi łapkami, aby pomóc mu się zrelaksować. Empatia u kotów nie ogranicza się jednak tylko do relacji z ludźmi. Koty często okazują troskę o inne zwierzęta, zwłaszcza te, które są słabsze lub potrzebują pomocy. Wielokrotnie obserwowano koty, które opiekowały się chorymi lub rannymi zwierzętami, a nawet adoptowały sieroty innych gatunków. Z drugiej strony, koty są również znane ze swojego egoizmu. Są to zwierzęta, które cenią sobie niezależność i nie zawsze chcą dzielić swoją przestrzeń czy zasoby z innymi. Koty mogą być bardzo terytorialne i niechętnie tolerują obecność innych kotów w swoim otoczeniu. Egoizm u kotów objawia się również w ich zachowaniu wobec ludzi. Koty często domagają się uwagi i jedzenia, kiedy im się to podoba, a kiedy mają dość, potrafią być bardzo stanowcze w pokazaniu, że potrzebują spokoju. Jednakże, czy empatia i egoizm u kotów są rzeczywiście przeciwstawne? Czy można je postrzegać jako dwa bieguny tej samej cechy? Z jednej strony, empatia wymaga od kotów zdolności do odczuwania emocji innych i reagowania na nie, co wydaje się być sprzeczne z egoistyczną naturą tych zwierząt. Z drugiej strony, egoizm może być postrzegany jako forma samozachowawcza, która pozwala kotom przetrwać w trudnych warunkach. W rzeczywistości, empatia i egoizm u kotów są dwoma stronami tej samej monety. Koty są zwierzętami bardzo wrażliwymi na otoczenie i potrafią dostosować swoje zachowanie do sytuacji, w której się znajdują. Ich empatia pozwala im na budowanie silnych relacji z ludźmi i innymi zwierzętami, podczas gdy egoizm pozwala im dbać o swoje potrzeby i przetrwać. Podsumowując, empatia i egoizm u kotów są równie ważne dla zrozumienia natury tych zwierząt. Obie te cechy pozwalają kotom na przetrwanie i budowanie relacji z otoczeniem, a ich zachowanie jest wynikiem wielu czynników, w tym genetyki, środowiska i doświadczeń życiowych. Dlatego też, zanim ocenimy koty jako egoistyczne czy empatyczne, warto spojrzeć na nie z szerszej perspektywy i zrozumieć, że każdy kot jest wyjątkowy i posiada swoje indywidualne cechy charakteru.